Witam z tej strony Szwajcar. Temat nagrania. Bitcoin ewakuacja, czyli całkowite wyjście z rynku krypto. I dlaczego teraz wychodzę. Jaką mamy teraz sytuację? W grudniu 2018 publicznie na debacie w Teotesie i później na nagraniu w wywiadzie, jakiego udzieliłem dla FXmag... Jak. Ten wywiad możecie znaleźć w linkach w opisie pod tym filmem. Powiedziałem, że kupuję bitcoiny i różne altcoiny. Bitcoin był wtedy poniżej 4000 dolarów. Co widzimy tutaj? Dokładnie połowa grudnia, 15 grudnia. Bitcoin znajduje się poniżej 4000 dolarów. Inne krypto, odpowiednio także. Był to okres po długiej bezsie na rynku krypto, gdzie ceny załamały się od szczytu około 20 000 dolarów do minimum około 3200 dolarów. Teraz mamy cenę powyżej 7 000 i przy cenie około 7200-7300 postanowiłem wyjść z Bitcoina. A dlaczego? Zaraz to wyjaśnię, ale na początku przeanalizujemy sobie sytuację pod względem technicznym, bo pod względem makro i otoczenia uważam, że i tak to musiało się stać, jeśli cena, wydarzeń, jeśli wydarzenia makro nie wpłynęłyby nie wydarzyłyby się po prostu, to cena by stała i czekała na te wydarzenia i odpowiednio wtedy poszła w górę lub w dół była tylko triggerem do rozpoczęcia ruchu ceny ale co możemy tutaj zauważyć co możemy zauważyć tutaj kupiłem pozycję buy tutaj ją zamknąłem ale w międzyczasie Możemy zobaczyć, że teraz, po czasie już oczywiście, możemy zobaczyć, że tutaj był, była najniższa cena początek obecnego swinga wzrostowego, czyli hossy. Bierzemy overbalance, największą korektę w trendzie. Odkładamy i odpowiednio tutaj. Praktycznie idealnie. Następna korekta zbiega się z tym. Odkładamy kolejny, od kolejnego wierzchołka. Praktycznie tak samo. Idealne wejście byłoby z overbalance. I jeszcze raz odkładamy od kolejnego wierzchołka. Znów mamy idealne wejście. To usuniemy. Znów odkładamy. Od szczytu. I znów mamy idealne wejście z overbalance także na rynku krypto overbalance działa idealnie, bo mamy pierwsze nasze wzorcowe i zastosowanie mamy tutaj pierwsze, tutaj drugie wejście, tutaj trzecie i obecnie czwarte, czyli już trzy razy pod rząd zadziałało. balans został. Teraz mamy właśnie czwartą sytuację. Cena odbiła i powinna wybić nowy high. Ale dlaczego wychodzę właśnie z rynku krypto? Ma tu miejsce analogia, czyli powtarzalność ceny. Cała geneza. Dlaczego kupiłem kryptowaluty poniżej 4000? Bierze się stąd, że zauważyłem, że jest pewna analogia do poprzednich pięciu HOS, które były na rynku. Tak. Od 2009 roku, kiedy powstał Bitcoin, mieliśmy do czynienia z pięcioma okresami hos -y i odpowiednio bes -y. I w łatwy sposób możemy to zobaczyć. Cofnijmy się do poprzedniej, hossy i Bessy, po niej następującej. I co widzimy? Mamy okres hossy. Zaczynający się tutaj, w lipcu 2013. Szczyty osiągamy w listopadzie 2013 i grudniu. I bezsa ciągnie się aż do okresu ponad rok. Trwa i ciągnie się do, do stycznia 2015. Okres półtora roku, bo wykres odbija dopiero w sierpniu 2015. Ale co jest ciekawsze, jakie mamy zniesienie od szczytu? Czyli W 2013 na bitcoinie mamy okolicę 1175, a dołki w Besti mamy okolice 167, czyli 170 167 przyjmijmy, co teraz możemy zobaczyć? Ile zniosło od tego szczytu do minimum. Szybko to przeliczymy, czyli 167 dzielone przez 1175, czyli zniosło nam rynek o około 85%. Wracamy do wykresu. I co mamy tutaj? Co patrzymy? Ostatnia hostca. Szczyt mamy w grudniu 2017, a najniższe ceny mamy w grudniu 2018. Zaznaczamy najwyższa cena 19870 w tej hostcie. a w bezcie najniższa cena

Rynek znosi około właśnie 84, 86 a kupować można już po zniesieniu o 80%. I dlatego zacząłem kupować poniżej 4000 za dolarów za Bitcoina z tego względu. I co ciekawe, dlaczego teraz wychodzę. Wracamy do poprzedniej Hossy i Bessy. I co widzimy? Od punktu minimum cena ze 170 urosła na ponad 500 dolarów za bitcoina. Czyli mieliśmy także szybką hossę i euforię oraz bardzo szybkie cofnięcie. I teraz obawiam się, że będziemy mieli analogiczną sytuację, że całkowicie powtórzy się sytuacja. Mieliśmy zniesienie o minus 85% około w tamtej sytuacji Hossy i Bessy. Później, z punktu minimum, mieliśmy szybki wzrost i cofnięcie około z poziomu 500 na poziom 300. czyli z 500 na 300 cofnięcie około minus 40% obawiam się właśnie, że analogicznie będziemy mieli teraz taką sytuację czyli mamy zniesienie o 85,4 około procent naszych wzrostów z hossy bez się. Od punktu minimum mamy wzrost z 3.210 do okolic 7.500, czyli analogicznie z 7.500 40%. To będą poziomy około 5.500, czyli tutaj te rejony. Obawiam się właśnie tego, tej korekty gdzie w poprzedniej bez takie coś wystąpiło. W planach miałem, żeby dopiero przy 12 tysiącach zamknąć pozycję long. Jednak po stuprocentowej hoscie już wolę ewakuować je z rynku, bo za duże jest prawdopodobieństwo, że rynek właśnie wykona korektę w tym czasie. Teraz, także jeśli rynek spadnie na poziomie około 5500, to wracam na rynek krypto. Myślę nawet, że może spaść do 4500. Tutaj, czyli do tego strzału popytu, jaki był na początku kwietnia 2019. Dlatego teraz całkowita ewakuacja z rynku krypto, szczególnie z bitcoina. Wypłacam wszelkie depozyty w bitcoinach, z różnych giełd, z bitmexa, bo tam jest depozyt właśnie tylko w bitcoinie, na różnych giełdach także są albo te Tethery, albo różne paksy, albo w bitcoinach depozyty i wolę nie uczestniczyć w korekcie do możliwych 4,5 tysiąca dolarów bo to oznacza spadek o 40% od aktualnej ceny. Także myślę, że wyjaśniłem o co tu właśnie chodziło od grudnia do maja i dziękuję za oglądanie. Jeśli będę wchodził znowu w rynek krypto to poinformuję na grupie traderów oraz tutaj na kanale YouTube. Dobrze, dziękuję za oglądanie.